Nie wiem, czy wiecie, widzowie, ale jedną z pierwszych gier, jaką nagrywałem na YouTube, był to dokładnie Clash Royale. I była to gierka od Supercella. I w dzisiejszym odcinku zobaczycie moją reakcję na nową grę. Totalnie świeżutka gierka. I postanowiłem, że na tym kanale, czyli na kanale Rafa Plus, rozpoczniemy sobie nową przygodę właśnie, można powiedzieć, nową serię z nową grą, która właśnie jest już dostępna, tak jak powiedziałem wcześniej. I słuchajcie, powiem wam szczerze, że na samym początku jestem tutaj zielony. Przeszedłem samouczka, zobaczyłem, o co tak pokrótce w tym chodzi, czyli o otwieranie skrzynek, o zbieranie coinów, o zbieranie gemów. Podobno tych trybów jest bardzo dużo, ale słuchajcie, zanim przejdziemy do tego wszystkiego, chciałbym, żebyście pokazali łapką w górę, czy chcecie odcinki z tej gierki. Jeśli tych łapek będzie dużo, no, seria będzie trwała i będę nagrywał kolejne odcinki, więc teraz zostawcie łapkę, subskrybujcie kanał, jeśli jesteście nowi. No i słuchajcie, mamy pierwszy zielony świat. Z tego co wiem, to gdy zaczynamy ten świat, mamy tutaj później do odbioru prawdopodobnie nowe postacie, kasę, tutaj jakieś skrzynki, rzadkie skrzynki, no i kolejne postacie. Jak wiecie, to połączenie wszystkich postaci, inaczej, może nie tak, połączenie wszystkich postaci, jak wiecie, ta gierka zrzesza ze sobą kilka gier od Supercella i wprowadza wszystkie takie topowe postacie do jednej gry, czyli właśnie do Squadbuster. I słuchajcie, mamy tutaj barbarzyńcę, zobaczmy jak to wygląda. Podobno mogę ich jakoś rozwinąć, więc wygląda na to, że rozwinąłem mi teraz klasyczne na 2, czyli on ma teraz chyba 2 gwiazdki i mamy tutaj przejście na 2 gwiazdki, na 3 gwiazdki, na 4 gwiazdki, czyli im więcej tych postaci prawdopodobnie będziemy mieli, to tym bardziej będziemy mogli je łączyć. Mamy tutaj nowość El Primo i El Primo również możemy rozwijać na maksa. Następnie co mamy tutaj, to goblina, aha, goblina to akurat nie mam, ale mam barbarzyńcę, mam królową łuczniczek za to, że właśnie połączyłem sobie swoje konto z Supercell ID. No i słuchajcie, mamy tutaj postacie. Mamy jedną postać jeszcze tutaj pokazaną, że jest nowa. Okej, wszystko tutaj jest. No i tych postaci jest masa. Jestem ciekaw, w jakim kierunku ta gierka pójdzie, jak to się tutaj wszystko będzie rozwijać. I chciałbym tutaj zobaczyć, czyli tak, mamy rozwinąć swoje postacie, zdobądź energię portalu i przechodź przez świat. Czyli, no mi się to trochę kojarzy, może w sensie te światy, no dobra, nie będę mówił, z czym mi się kojarzy. Przejdźmy do... Aha, czy już możemy odebrać sobie nową postać? Ja z miłą chęcią zobaczyłbym, co my tutaj mamy w sklepie. Okej, tego jeszcze nie możemy. Aha, czyli tu jak klikniemy, czy tu w ogóle jest sklep? Ej, czy tu w ogóle gdzieś jest sklep? Dobrze by było to sprawdzić, bo szczerze wam powiem, że nie mam pojęcia, a być może sklep na razie mam zablokowany. Zagrajmy moją pierwszą oficjalną gierkę. Nie wiem jeszcze, jak to wszystko tutaj wygląda, więc trzymajcie za mnie kciuki, widzowie. I tak jak mówię, jeśli chcecie więcej tej gierki, tutaj mamy zbieraj klejnoty, aby wygrać. Okej, to już kojarzę. Słuchajcie, i wybierzmy sobie barbarzyńcę może na początek, na razie tego kolta zostawmy. Czyli tak, tu zbieramy leczenie. Dobra, mamy leczenie. Z tych szkieletów wypada nam coin i za coinem możemy... Aha, czy ja tutaj coś mogę... Mogę już te drzewa tutaj z tych drzew zdobywać cokolwiek? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Widzę, tak jak mówię, jak macie jakieś dla mnie tutaj podpowiedzi, to koniecznie zostawcie je w komentarzu na dole. A ja tutaj lecę i zbieram coiny. Dzięki temu, że zbieram coiny... Dobra, tego gościa odpuścimy. Dzięki temu, że zbieram coiny, mogę otworzyć sobie te skrzynki i z tych skrzynek mamy tutaj kolejne postacie. Jestem ciekaw właśnie, jak te postacie tutaj działają. Jaka jest różnica między tymi postaciami, czy to jest tak, że one jakoś biją z dystansu, czy... No, no szczerze wam powiem, że nie mam zielonego pojęcia, więc naprawdę tutaj liczę na was. Wiem tutaj o tym, że chodzi o to, żeby zdobywać gemiki. Gemiki, z tego co widziałem, lecą nam z drzew i szczerze wam powiem, że no to jest totalnie co innego niż Fortnite. Jak wiecie, Fortnite zostaje na głównym kanale, tam też możecie oglądać odcinki z Fortnite'a. Tutaj również też będą się pojawiać, ale chcę dodać do tego kanału coś nowego. Chcę tutaj zacząć jakąś nową przygodę. Jako że mamy nową gierkę, to zaczniemy od tego. Być może później przejdziemy do Minecrafta, do jakichś innych gierek, więc no, może się dziać. Dobra, mamy tutaj barbarzyńcę i mogę... Aha! Czekajcie, czy ja mogę mieć
Aha, czy ja znowu tutaj mogę mieć barbarzyńcę, co ciekawe. Okej, dobra, na razie niech nam to tak zostanie. Weźmy sobie tutaj to turbo. Tylko tak, ej, nie, no mam pierwsze miejsce. Wydaje mi się, że ten ziomek być może tutaj nie do końca ogarnia, bo na samym środku powinniśmy mieć skrzynkę. I wydaje mi się, że ta skrzynka... Aha, dobra, czyli ten gościu ogarnia jednak, bo tu gdzieś jest skrzynka. Dobra, El Primo, trochę tutaj nie chciałem tego tak zrobić. Dobrze by było... Aha, czekajcie, tak, bo tutaj za minutę 20 się to otwiera, czyli no nie miałem racji, mam 12 gemików, weźmy tutaj to, otwórzmy sobie, w sensie otwórzmy, porozwalajmy wszystko po... Ej, co wy gadacie, że ten smok też jest, co jest gra, ej, co jest grane, ale to jest sztos, ale to jest, no to jest totalny sztos. Aha, mamy archerkę, która bije na daleko, czyli faktycznie to wszystko inaczej działa, ale gemów wyleciało, dobra, power cubeków, gemów, myślałem, że to power cubesy są, ale to są gemy, co ciekawe. Otwórzmy sobie, ej, ja, ile ja mam już puste, fajne to jest, już mi się podoba, bo ta rozgrywka z biegiem czasu, można powiedzieć, że ona się rozwija, bo jest coraz więcej postaci, jesteśmy coraz silniejsi, no i dzięki temu możemy zdobywać jakieś nowe postacie i nowe, no to totalnie wszystko nowe. 6 sekund zostało i możemy ostatni etap, 3, 2, 1 i powinniśmy tutaj dostać skrzynkę, tak? Ile z tej skrzyni wyleci? Ej, dużo wyleciało, ale szczerze, nie wiem ile tutaj z tego wyleciało. Weźmy sobie może tego smoka tutaj tak samo rozwalmy. Jestem ciekaw, co ten ziomek u góry chce tutaj zrobić. Ej, ile z tego wyleciało? Co jest grane? Na samym środku nikogo też nie ma. Aha, dobra, czyli tu cały czas coś wylatuje. Ale ej, powiem wam, że ta rozgrywka jest po pierwsze długa, to jest fajne, bo to trwa, i po drugie, ona, tak jak powiedziałem, ona cały czas się rozwija, jest nas coraz więcej i tak naprawdę przez to, że jesteśmy coraz silniejsi, to coraz przyjemniej się gra po prostu. Weźmy sobie kolcik. Ej, ja mam tutaj kolta? Chyba tak, chyba wybierałem kolta. Uleczmy się, dobra, podleczyliśmy się, okej. Próbujmy tego wszystkiego, no nie, mamy 80, nie no, oni nie mają szans. Oni nie mają szans ze mną, widzę, oni nie mają szans. Mega mi się to podoba, jestem ciekawy, jak będą kolejne postacie wyglądać, jak my to będziemy odblokowywać. Więc tak, mamy pierwszą rzecz, okej, okay. Także wyniki dalej, kliknijmy sobie dalej i sprawdźmy, tutaj mamy tak, za pierwsze miejsce 200 gemów, łupów 89, klejnoty razem, otwórz skrzynię i będzie to moja druga skrzynia, w pierwszej skrzyni miałem chyba barbarzyńców, dajcie znaka, co wy mieliście, dobra, ajajaj, rzadka, okej, okay. Czy tutaj coś będziemy mieli fajnego, ej, ładnie to wygląda. Nowa postać, Dynamike, dokładnie, czyli tutaj mamy Brawl Stars, połączenie Brawl Starsa, chyba że on był już wcześniej tam w Clash of Clans albo coś takiego, dajcie wyznaka, nie mam silnego pojęcia, ja grałem w Clash Royale, grałem tutaj trochę w Brawl Stars. No i przejdźmy do księgi. O co chodzi w księdze? Możemy przechodzić światy. Dobra, czyli tak, mamy tutaj potwory, możemy sobie to odebrać. Czyli tak, mamy punkty jakieś tutaj, kolejne punkty, kolejne. Za to, że eliminowałem te tutaj stwory, czyli małego smoka, bowlera, goblina z rzutkami szkieleta. Także ich mamy już wyeliminowanych. Ale tutaj dalej mamy jakieś tryby bitewne, czyli możemy odebrać sobie kolejne tryby. Ej, kozak. Kozak, naprawdę kozak, tutaj leczenie, jestem ciekaw, ile tego jest, 16. Tylko pytanie, ja mam pytanie, czy tutaj jest gdzieś sklep? Czy tutaj jest gdzieś sklep? Widzowie, dajcie znaka, bo z miłą chęcią wydałbym te coiny, chyba że w to trzeba. Służą do zakupu biletu, odświeżania, dobra, możesz, aha. Czyli widzowie, nie wiem, wydajcie znaka, jak to wygląda, ale wydaje mi się, że chyba nie, ale nie wiem, o co tu chodzi. Dobra, lecimy dalej, czyli znowu możemy, kolejna bitwa. Weźmy sobie może tego Dynamike'a, okej. Kliknęliśmy go, czy on już jest wybrany? Chyba on już jest wybrany, może. Dobra, sprawdźmy, zobaczymy, czy będziemy mieli Dynamike'a i mamy tak, łąka walki i gobliny szabrownicy. Dobra, czyli oni być może będą coś kraść. Okej, zobaczmy, mamy tutaj królową łuczniczek tym razem sobie weźmy. Ja w ogóle kiedyś, ona nie jest taka mocna, tak szczerze, ale też jest fajna. I podoba mi się ta gierka, widzę, naprawdę podoba mi się ta gierka, bo jak tutaj myślałem, że to jest jakaś taka... Aha, ty, z nich wylatuje gold. Dobra, to mi się podoba.
Mega, czyli cały czas jest coś nowego, czyli mamy kilka trybów, ale jestem ciekaw właśnie, jak to będzie rozwijane pod względem aktualizacji, pod względem... Ojojoj, dobra, weźmy sobie może tak, wzięliśmy to, dobra, żyjemy. Musimy chyba na turbo stąd uciec, to turbo, bombę rzućmy. Czekajcie, aha, dobra, bomba nam wyleciała byle gdzie. Kozacka ta bomba, dobra, rozwalajmy sobie tutaj tego bowlera. Chyba tak się go czyta, nie mam silnego pojęcia. Weźmy tutaj kolejne drzewo, rozwalmy. Jestem czwarty, tylko i wyłącznie czwarty. Wyeliminujmy sobie ich wszystkich, bo z nich lecą coiny. Za coiny, oczywiście, będziemy mogli, wiecie co zrobić, za coiny będziemy mogli zrobić, odblokować na przykład właśnie takiego Dynamajka. Okej, czyli tak, stoimy i ten Archer może stać w miejscu. Niektóre podbiegają, powiem wam, no i słuchajcie, na pierwszy rzut oka ta gierka wygląda naprawdę, ale to naprawdę spoko. Sama rozgrywka trwa chyba około 6 minut z tego, co zauważyłem. Zagrajmy to, otworzymy kolejną skrzynię, weźmy tutaj, rzućmy bombę. Trochę ją źle rzuciłem, ale tutaj wiecie, metodą prób i błędów będziemy grali coraz lepiej. Tylko pytanie, chodź tu, dobra, weźmy... Aha, czekajcie, bo ja jestem siódmy. Dobra, ja tutaj troszeczkę źle to robię. Dobra, weźmy kolejnego Dynamajka i weźmy tutaj, przejdźmy na drzewo. Dobra, rozwalmy sobie to drzewo. Bo z tego 9, ej, to tu jest tyle ludzi? Tu jest w ogóle tyle ludzi, co tu się dzieje? Dobra, chodźmy na środek. Więc jak tu jest tyle ludzi, ej, ktoś mnie goni. Ej, zostawcie mnie. Ej, ile tu jest ludzi? Co się dzieje? Dobra. Słuchajcie, nie wiem, co mam zrobić, ale weźmy sobie może tego bowlera tutaj. Wyeliminujmy. Zaraz sobie wyeliminujemy smoka. Jestem siódmy. No szczerze powiem, jedna z moich gorszych gierek. Dobra, weźmy tego smoka. Uleczmy się wszyscy. Tak, uleczmy się. Bo tutaj jest zadyma totalna. Ej, tutaj naprawdę się robi totalna zadyma, że to w ogóle tak uciągnie, no nie? Że to się nie zacina, żebym ja nie zginął. Dobra, mamy to wszystko. Weźmy sobie bombę tutaj gdzieś, rzućmy. Okej, weźmy tutaj kolejną skrzynkę. Weźmy kolejnego Dynamajka. I jestem szósty. Ty, ale gdzie są moje postacie? Czy moje postacie tutaj pokinęły? Ale tu jest zadyma. Ej, tu nie ma normalnie wolnego miejsca. Co się dzieje? Ja cię kręcę. A tu jest zadyma. Dobra, Rafa, zbieraj. Czy mi coś w ogóle zebrało tam? Ej, czy ja mam jedną postać tam ze środka? Co tu się wydarzyło? Ej, ile tu jest rzeczy? Czemu ja mam tylko... Dobra, musimy sobie otworzyć skrzynię, ale to już jest... No raczej nic z tego nie będzie. Swoją drogą ten Dynamite jest mega... No, jeśli chodzi o połączenie tych postaci, to nie wiem, czy dobre tutaj mamy to połączenie, ale postaci będzie coraz więcej. Aha, musimy coś znaleźć tutaj, dobra. Ty, tu ktoś zginął chyba, dobra. Weźmy sobie tak. Chyba, że to moje wyleciało, ale już nie wiem sam. Dobra, lecimy na środek, zostało 12 sekund. No, jest zadyma. Weźmy sobie tutaj, rzucimy... Aha, tutaj już nie będzie żadnych skrzynek, ale rzućmy sobie tutaj gdzieś bombę, po prostu, byle gdzie. No i widzowie, niestety, ale miejsce moje jest oddalone dosyć bardzo, ponieważ jestem szósty, a brało tu udział 10 osób, czyli tutaj gościu został załatwiony. Aha, ja jedyny z 23. No, nie wygląda to dobrze. Co prawda, nie wygląda to dobrze. Ale otwórzmy sobie skrzynię, słuchajcie, otwórzmy sobie skrzynkę. Więc, pierwsza skrzynia, druga skrzynia. O, duża. Chyba, że to tak po prostu się zrobiło. I mamy Grega, czyli Grega możemy sobie połączyć. Chcę wysyłać powiadomienia, pozwalaj. I tak, słuchajcie, ja być może nie wszystko tutaj mam jeszcze dostępne, ale wejdźmy sobie właśnie do tej księgi. I wejdźmy sobie, czekajcie, gdzie mamy postacie? Księga, potwory, dobra, odbierzmy sobie, tak, tryby bitewne, okej, mamy to też. Zaklęcia, bomba też jest, tylko dobrze by było tego Grega tutaj. Czy ja mogę wejść, ej, zapomniałem, jak to tutaj się wchodzi. Oddział, dobra. Wejdźmy w Grega. Czy ja Grega mogę zmerdżować? Nie mogę go zmerdżować, ale mamy kolejne postacie. Jest tych postaci sporo. I tak jak mówię, no jestem ciekaw, jak to wszystko się rozwinie. Zobaczmy tutaj wyzwania dla świeżaka. I z tego, co widzę, to mamy tutaj
Coiny, tylko te coiny jeszcze na nic nie wydałem, tak szczerze, być może jeszcze tu nie mam wszystko dostępne, ale słuchajcie, jeśli chodzi o to wszystko, tutaj mamy jeszcze odbierz nagrody, 6000 monet, okej, to tych monet jest naprawdę sporo. Jeśli chodzi o moją pierwszą reakcję, o nową grę, o moje pierwsze skrzynki, no to tak to widzę, wszystko wygląda. Wy, jeśli chcecie kolejny odcinek z tej gierki, zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, no i tak jak mówię, sprawdźcie, czy macie dzwoneczek, żeby tutaj się upewnić, że przyjdą wam wszystkie powiadomienia. Wybijajcie na ten odcinek i trzymajcie się. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!